Witajcie w kolejnej recenzji. Dzisiaj zrecenzuję The Spooky's House of Jumpscares, czyli jedną z najstraszniejszych gier, w jakie grałem. Poważnie, dwójka moich kolegów przy pierwszym jumpscare tak się przestraszyła, że galopem pobiegli do domu, choć była dopiero godzina 15. W tej klimatycznej grze kierujemy poczynaniami bezimiennego bohatera, z którym można się utożsamić i nie przeszkadza w tym wspomniana wcześniej anonimowość. Jednak muszę wspomnieć o jednej drobnej wadzie. Na moim Tytanie X podczas nagrywania gra potrafi lekko się przyciąć, a FPS-y spaść z liczby 60 do 15. Podsumowując, polecam grę każdemu fanowi horrorów. Gdy staniesz przed półką z grami i do wyboru będziesz miał Silent Hilla, Amnezję i tą grę, to bez wahania wybierz Spooky's House of Jumpscares. Ta gra jest straszniejsza nawet od FNAF-a.